Nowości z targów Pro Light and Sound. Jak nowy mikrofon od audiotechniki przekazuje dźwięk przestrzenny z wyścigów MotoGP? Czy możemy słuchać dźwięku imersyjnego w samochodzie? Po co supermodelce Avatar 3D? 100 projektorów Barco na wystawie imersyjnej w Dortmundzie. Czy można się nauczyć grać w tenisa z hologramem 3D? Zapraszam na kolejny odcinek VIT News. Zostańcie z nami. Cześć. Witam was w ten długi majowy weekend. Może znajdziecie czas na kolejną porcję newsów. W ubiegłym tygodniu najciekawszym wydarzeniem były targi Prolight and Sound, które tradycyjnie gościły we Frankfurcie. Przez 4 dni ponad 400 wystawców prezentowało to, co jest niezbędne do produkcji eventów, koncertów, wydarzeń mniejszych i tych największych. Można było zobaczyć bogatą ofertę oświetlenia scenicznego, architektonicznego, efektowego. Filmowego czy studyjnego. Pojawiły się też kurtyny wodne, dymiarki oraz wszystko to, co związane jest z mechaniką i technologią sceny. Rob Lighting przyciągało uwagę specjalnym show, w którym można było zobaczyć niesamowite efekty świetlne w połączeniu z wodą, lodem, ogniem, piaskiem czy nawet burzą. Zobaczcie sami. Nie zabrakło również bogatej oferty profesjonalnych systemów audio, zaczynając od mikrofonów. Poprzez wzmacniacze, miksery, pogłośniki wraz z systemami dźwięku imersyjnego. Zorganizowano wiele miejsc odsłuchowych i ciekawych pokazów na żywo. Zwiedzający mogli posłuchać muzyki w wykonaniu DJ-ów na mniejszych lub większych scenach. Nowoczesne eventy to również scenografie wykorzystujące ekrany LED, czy rzeczywistość rozszerzoną i rzeczywistość wirtualną, które pozwalają na bardziej angażujące doświadczenia dla uczestników eventów. W ramach konferencji tematycznych, które odbywały się na targach, stworzono specjalny obszar o nazwie Future Walk, czyli taką interaktywną strefę, gdzie różni producenci prezentowali innowacyjne rozwiązania w zakresie sieciowych systemów IP dla realizacji eventów, które zmieniły się po pandemii. Pokazano tam, jak innowacyjna technologia multimediów AV zrewolucjonizuje branżę i zmieni ją w nadchodzących latach. Protokoły IP, praca zdalna, usługi na żądanie, wydarzenia hybrydowe, technologia VR czy też realistyczne symulacje 3D to z pewnością przyszłość branży ProAV i branży eventowej. Moda na imersję dotyka praktycznie każdego sektora branży ProAV. Audiotechnika zaprezentowała niezwykły mikrofon BP3600, który powstał po długich testach podczas wyścigów motocyklowych MotoGP we współpracy z firmą Dorna Sports, która uczyniła go głównym elementem sprzętu audio w swoich programach nadawczych. Zestaw ma 8 kompaktowych 12 mm kapsuł hiperkardioidalnych zintegrowanych z korpusem o doskonałej charakterystyce wysokoczęstotliwościowej, dostarczając odseparowane, dyskretne sygnały i zapewniając przestrzenne wrażenia dźwiękowe. Urządzenie jest kompaktowe i wystarczająco lekkie, aby mógł go używać tylko jeden dźwiękowiec. Mikrofon posiada wielopinowe złącze LEMO 2B, umożliwiające podłączenie kabla rozdzielającego LEMO do XLRM w celu poprowadzenia ośmiu kanałów do miksera lub interfejsu audio. Dla każdego kanału wymagane jest zasilanie fantomowe. Według producenta to najnowocześniejsze rozwiązanie nadawcze, Rejestrujący realistyczny dźwięk, który przynosi imersyjne nagranie bezpośrednio do słuchacza bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Pozostając w temacie imersji, ZANHEZER wyposaży najnowszego hiszpańskiego SUVA CUPRA model TavaScan w dźwięk imersyjny. Jak zapowiadają obie firmy, będzie to na nowo zdefiniowany dźwięk w samochodzie, który wyznaczy nowe standardy tego typu rozwiązań. Sercem systemu ma być 15-calowy system informacyjno-rozrywkowy z przyjaznym interfejsem umożliwiającym interakcję z różnymi funkcjami samochodu. Kupra Tavascan ma mieć aż 12 głośników firmy Sennheiser zintegrowanych za pomocą software'u Ambeo Concerto, co daje w sumie niespotykaną, imersyjną jakość dźwięku. Musimy to kiedyś przetestować. Imersja to nie tylko audio, to również wideo. W Dortmundzie firma Barco pomogła stworzyć nowe miejsce na światowej mapie Immersive Art Experience. Centrum kultury o nazwie Phoenix de Limière. Wykorzystano tam ponad 100 projektorów laserowych Barco F80 i G62 W11. Od 2012 roku paryska inicjatywa artystyczna pod wdzięczną nazwą Culture Spaces de Limière wykorzystuje. Najnowocześniejszą technologię do tworzenia takich imersyjnych wystaw poświęconych najbardziej znanym artystom w historii sztuki. Takie miejsca w samej Francji przyciągają ponad milion turystów rocznie, którzy mogą zobaczyć zdigitalizowane dzieła sztuki takich artystów jak Vincent van Gogh, Claude Monet czy Salvador Dali. Mówiliśmy już o tym w poprzednich newsach. Kultur spaces zaczęły pojawiać się poza Francją, w Seulu, w Nowym Jorku, w Dubaju. A teraz po raz pierwszy w Niemczech w Dortmundzie. Wystawę Phoenix de Limier można zobaczyć w murach dawnej huty stali Phoenix West o łącznej powierzchni 5600 m2, na której przedstawiono malarstwo wiedeńskiego artysty Gustawa Klimta. Po otwarciu już w pierwszym miesiącu zobaczyło tę imersyjną wystawę ponad 50 tysięcy odwiedzających. Macie już swojego awatara? bo supermodelka Ewa Herzigowa już go ma i to nie byle jakiego. Po pierwsze jest 3D i wygląda tak jak ona, po drugie sama go stworzyła we współpracy z Virtual Production Studio Dimension i The Unsigned Talent Agency. W czasach gdy powstaje wiele fikcyjnych modelek w metawersie, Herzigowa stała się pierwszą prawdziwą supermodelką, która zadebiutowała tam, jako hiperrealistyczny awatar 3D. Awatar został stworzony przy użyciu technologii MetaHuman firmy Epic Games. Ewa Herzigowa została zeskanowana w specjalnie przygotowanym do tego celu spektakularnym rigu z 70 kamerami. Możliwe, że były to rozwiązania takie jak to, które pokazaliśmy Wam tydzień temu w naszych newsach. Motion Capture wykorzystywał również systemy Vicon. Do śledzenia ruchu jej twarzy i ciała, aby zachować w metawersie jej charakterystyczny spacer. Awatar hercigowej może się przebierać, pozować, może zmieniać włosy i może zmieniać makijaż. Oprócz tego, awatar Ewy hercigowej został wyposażony w kilka aplikacji, takich jak wirtualne pokazy, mody, VR, modelowanie cyfrowych urządzeń do noszenia, gry online, transmisje na żywo, a także wideo i zdjęcia. Ewa Herzigowa tak to skomentowała: Mój metahuman może iść do pracy, być fotografowany i stylizowany przez najbardziej niesamowite gwiazdy. Dziś na przykład mogę być w Londynie, jutro w Paryżu, pojutrze w Mediolanie, a za tydzień w Nowym Jorku. A wszystko to będąc w domu, gotując obiad na przykład z moimi dziećmi. Gracie w tenisa? Ja kiedyś próbowałem. Ciężko sobie wyobrazić naukę z trenerem, którego nie ma z nami na korcie. A jednak zwycięszczyni US Open Emma Raducanu trenuje młodych adeptów tenisa w Londynie, będąc w Abu Dhabi. Jak to możliwe? Dzięki pierwszej w historii profesjonalnej sesji treningu tenisa za pomocą hologramu 3D. Dzięki szybkiej transmisji 5G hologram nie ma opóźnień, co pozwala mieć wrażenie, iż trenujemy z nim w czasie rzeczywistym. Chłopaki mieli okazję nawet zadawać pytania mistrzyni i robić sobie z nią hologramowe selfie. Ta inicjatywa pokazuje, że nie ma ograniczeń co do formy, nie tylko w tenisie, ale też w pracy zdalnej czy w pracy hybrydowej. Szybkie łącza 5G i hologramy 3D mogą zmieniać świat tenisa, łącząc obiecujących tenisistów z najlepszymi trenerami z całego świata. Ciekawe, kiedy zobaczymy na korcie hologram Igi Świątek. To już wszystko w tym wydaniu AVIT News. Pamiętajcie o subach, pamiętajcie o naszej stronie internetowej avitinfo.pl, na której zobaczycie inne filmiki oraz podcasty. Jeśli lubicie zwiedzać multimedialne muzea czy nowoczesne centra nauki, polecam najnowszy podcast ze znakomitym twórcą muzeów narracyjnych Wojciechem Florczykiem, od którego dowiecie się, jak takie muzea powstają. Fajny podcast do posłuchania podczas majowego weekendu. Ale też zachęcam do aktywnego spędzania czasu, może na korcie. Udanego tygodnia, wypoczywajcie, cześć!